Kochanie, wiesz, ostatnio zauważyłam bardzo dziwne twoje zachowanie. Strasznie mnie to niepokoi. Dzieci powiedziały mi, że podczas mojej nieobecności zakładasz moje sukienki. Czy to prawda? Co? Nie wiem, co o czym mówisz. Słuchaj, ktoś cię widział w klubie dla gejów i dla lesbijek. Powiem ci wprost. Byłeś tam z jakimś facetem przybrany za kobietę. Możesz mi to wytłumaczyć? To była taka zabawa. Takie wygłupy. Jakie wygłupy? Jakie wygłupy, człowieku? Mamy dwójkę dzieci. Ogarnij się. Daj mi spokój. No i jak daj spokój? W ogóle jakoś głos ci się ostatnio zmienił. Zacząłeś depilować się na całym ciele. Ja w ogóle nie wiem, co ty w ogóle robisz. Czy jesteśmy małżeństwem 10 lat? Myślałam, że się znamy. Spójrz na mnie. Proszę cię, spójrz na mnie. Powiedz mi, że to nieprawda. Nie szarpij mnie. Powiedz mi, że to nieprawda. A co w tym złego? Co w tym złego? Człowieku, mamy dwójkę dzieci, rozumiesz? Przecież te dzieci chodzą do szkoły. Mają znajomych. Przecież jak to wyjdzie poza nasze mieszkanie, poza w ogóle... Ty wiesz, co oni będą mieli? Piekło im zgotowałeś, mnie zgotowałeś piekło. Ja nie chcę żyć z takim człowiekiem. To jest moja sprawa. Ale jak ty sobie to wyobrażasz? Jak twoja sprawa? Jesteś moim mężem, tak? Mamy dwójkę dzieci. Okłamywałeś mnie przez 10 lat. Jak ty sobie to wyobrażasz? Nie okłamywałem. Człowieku, jak mnie nie okłamywałeś? Zmienił ci się głos. Jak mnie nie okłamywałeś? To co robiłeś? Kim jest dla ciebie ten facet? Jaki kolega? Przecież się przyciskiwaliście! Znajomi mi powiedzieli, że się całowaliście nawet przy barze! Potem od razu przy barze. No jak od razu przy barze? Słuchaj! Dobrze, 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 powiem prawdę. Tak, kocham go, to jest mój bliski przyjaciel. Tak się złożyło, no. Nie chciałem ci zrobić krzywdę, nie chciałem... Żebyś wiedziała, żebyś się martwiła z tego powodu.